Siemaneczko, z tej strony Maciej, witam was 1 czerwca, wtorek koło godziny 17:00, jedziemy z kamieniami, mamy nadwyżkę kamieni, dlatego jakby ktoś chciał do ogródka, może się ze mną skontaktować. Jeżeli chodzi tutaj o nasze miejsce zamieszkania, to Krajenka, powiat Złotowski, bliższe dane odbioru podam prywatnie. No i tyle, jedziemy z kamieniami, wybrałem takie drobniejsze, będziemy łatać dziury na drodze polnej. No i troszeczkę nam się pogoda załamuje. Kocie, niestety muszę cię wyrzucić, fajnie się siedzi tobie pewnie. Musimy zabrać kota, żeby nam nie zaginął gdzieś na polu, będziemy kawałek jechać. Miały być burze. Ciekawe, co to będzie. Witam ponownie, mamy koło godziny 20:00. Znajdujemy się na drodze, dokonujemy rozładunku kamieni, łatamy te dziury. Musiałem wrócić, bo miałem syf w wężyku i musiałem dolać troszkę paliwa. Tata w tym czasie zjechał z łąki, bo rozpętała się burza. A teraz zobaczcie, jak się ładnie wypogodziło. Później zajedziemy na łąkę. Zobaczymy, ile się udało skosić, tacie. Jesteśmy na łące. Tata się upierał, że już dzisiaj nie pojedzie na łąkę, a tu o dziwo porwało go. Co mogliście zobaczyć, jak wracaliśmy z wywózki kamieni. No i co, będziemy kosić tą dużą łąkę tylko, bo nie jesteśmy w stanie tego przerobić wszystkiego. Ładnie rotacyjna idzie. Zainwestowaliśmy w przekładnię, wymieniliśmy wałki, wymieniliśmy koła zębate w zeszłym roku, kiedy nam się tak bardzo sypała. Co prawda zastanawialiśmy się, czy inwestować, czy kupić drugą, używaną, drugiego takiego złoma, lecz zainwestowaliśmy tam koło, nie wiem, 300 zł. No i działa, pyka ładnie. No i właśnie, co z tą trawą? Dylemat troszkę. Zobaczcie, jaka piękna, ładna trawa. Już powinna być skoszona dawno. No lecz sami wiecie, jakie są warunki pogodowe. Pogoda na to nie pozwalała i nie wiadomo, czy pozwoli na zbiór, bo skosić to jeszcze nie problem. Tydzień ma być ładny, do niedzieli. Tylko czy do niedzieli jesteśmy w stanie to zebrać? Naszą przetrząsarką z grabiarką. Nie jesteśmy w stanie chyba tego wysuszyć. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Oby była, bo dużo osób by chciało zebrać już te siano i nie wchodzić w koszty sianokiszonki, bo widziałem, że folia do sianokiszonki strasznie podrożała. No i tyle, my mamy dylemat, co zrobić z sianem. Jak wiecie sami, likwidujemy hodowlę na chwilę obecną, to z tej hodowli schodzimy. Zostały nam ostatnie 4 sztuki, które są w sumie do wywiezienia.
jakoś na przełomie najbliższych 2-3 miesięcy. No i tyle. Mamy kilku klientów na siano, ale czy to będą pewni klienci? No nie wiem. Jeżeli jest ktoś z Was konkretnie zainteresowany sianem, to mamy tą właśnie łąkę około 4-4,5 hektara do sprzedania. Można, jak to powiedzieć, można we własnym zakresie sobie sprzątnąć tą łąkę, zrobić kulki tudzież kostki. Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem siana, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Lokalizacja to Krajenka, powiat Złotowski, województwo wielkopolskie. Cena myślę, że będzie fajna. Jeżeli chodzi o kostki siana, to tak jak zawsze 7 zł za kostkę. Jeżeli będą kulki, no to zależy od średnicy, może też tu będą kulki. Wiem, że chyba z tej małej łąki będą zrobione kulki. To nam sąsiad spresuje, jeżeli nikt nie będzie chciał tutaj z okolic wziąć. Tutaj w naszych okolicach na siano raczej nikt nie narzeka, że ma niedosyć, dlatego będziemy chcieli właśnie pozyskać jakiegoś klienta z zewnątrz. No na chwilę obecną, no bo sami nie przerobimy tego siana. Dosyć dużo sprzedajemy, dosyć dużo udało nam się sprzedać samych kostek, bo już w sumie zapasy nam się kończą. Ale właśnie, z hodowli schodzimy i będzie tego siana coraz więcej, dlatego szukamy jakiegoś tam zbytu. Bo nie chcemy tej łąki niszczyć. Nawet interesuje nas dłuższa współpraca. Dzwoniło kilka stadnin koni z różnych części Polski. Są zainteresowani właśnie sianem, ale to właśnie na telefonach się zaczęło i nie wiadomo, jak to dojdzie do tej realizacji. Jak na razie sprzedaż siana z tej łąki jest otwarta. Jak widzicie, to jest prawdziwa łąka, nie jest żadna trzcina, prawdziwa trawa, bardzo smaczna dla koni, dla królików. Mamy różnych klientów, biorą nawet dla świnek morskich. Przyjeżdżają z daleka, nawet po kilka kostek zabierają. Są zadowoleni. No ale tak jak mówię, tylko że mamy duże ilości. W razie czego, jak ktoś chce kostki, to nie ma problemu. Jak będzie trzeba, to pomożemy w załadunku. Tutaj nasze ziemniaki, troszkę im zimno, dosyć późno zeszły, ale jak widzicie, wygląda to fajnie, coraz lepiej, przepaduje dobrze dla ziemniaka. Jeżeli chodzi o pozostałe uprawy, no to nie wiem, czy z Wami jechać, poglądać, wygląda wszystko świetnie, nie mamy co narzekać. Zobaczymy, jak to się przełoży na plon. Jesteśmy na chwilę obecną zadowoleni. Dobra, ja zrobię jakieś nagrywki i będziemy kończyć ten materiał. Co tu więcej mówić, co tu więcej pokazywać. Wiesz co, jak będzie pogoda, dzisiaj się sprawdzi jeszcze. I będzie tylko do niedzieli, to niech jutro ten sąsiad przyjedzie i niech to pierwszy rozszczepie chyba, co? Jak będzie jechał na swoje łąki. Nie? Bo to nasza to nie da rady, nie? Za dużo trawy jest, nie? Kurde. Zagadałem cię i się zapomniałeś.
to wszystko w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć, pozdrawiam.